No to do dzieła, do Małgosi Ula. Zobaczymy, co tutaj sztuki jej przyniosły. Na pewno nie. Ale siła w nich tutaj siedzi. Może się tu odkurza. Podkurza. Podkurza. Zobaczymy. No może z twojego ula mnie chociaż jedna poczęstuje żądłą. Moje pszczoły są gościnne i nie żądlą. Aha. Pszczół dużo. Pszczół dużo. Tak, Adam odebrał ramkę miodną i pszczelną. Dobra. Co możesz mi wybrać? Wow. To od kiedy mogę to strzepać musimy, tak? No właśnie, ja nie mogę to. Oj, ile tu było. Ja bym odniosła tylko, że powiedzmy. No jest troszkę miodu w tym moim ulu. No zobacz, jakie masz gospodarne pszczoły. O, proszę, idę do schowania. Lubimy te kochane pszczółki. Dopóki nie żądlą. No ale są osoby, które by tak nie podeszły? Na pewno są. O, proszę. Nie można się bać pszczół. To jest taka siła ciężkości. No cełk. Elegancko. Małgosia ma tutaj. Proszę, pokażemy środek ula. Zobaczmy, że jest elegancko. Miotełka potrzebna od czasu do czasu. Machamy, tak. Pan Adam przejmuje porządną ramkę z pszczołami i miodem. Musi mi pomagać, bo ja nie jestem w stanie ciężko pracować. O, ale dowiedziałam się od Adama, że odkurzacza używamy rzadko. Odkurzacza. Odkurzacza. Jak najmniej. Dobry, pszczoły. Nie czuły się zagrożone zawarte. Proszę zobaczyć, miód już jest nawet zaszczepiony. O, jaki piękna. No po prostu, aż chciałoby się ją pocałować, tą ramkę. Rewelacyjna. No, do strzepnięcia to jest wysiłek. Silna męska ręka jest potrzebna. To jest wysiłek jednak wstrząsnąć, Adam ją ma. A ja niestety jestem chora i nie mogę takich wysiłek. Ale się cieszę, bo naprawdę ładnie pniosę. Pracowite pszczółki. I silne. Ja wiem, że nie powinnam z przodu stanąć, ale muszę zmienić pozycję kręcenia, tak, żeby było wygodnie Adamowi tam ramki kierunkować do ula. Ale rewelacja. Rewelacja. To stań tak bardziej z boku, żeby cię nie zjadły. Nie, ja tak dobrze stoję, wiesz teraz, dobrze. Przekażemy tutaj, przekręcę trochę pasieki, tak? Ile uli pięknych, kolorowych. I ten las jest niezwykły. Woli lubeckiej. Proszę. Proszę zobaczyć, kolejna bardzo ładnie zaszczepiona ramka. Śliczna, bellissima. Coś pięknego. A to jest, jeszcze będzie nas stawka, bo to na razie wybieramy. Małgosiu, to ile ty tego miodu tu masz? Nie wiem, a to jest wszystko moje. To jest mój ul. A właśnie to sobie z tym pochwała. A wiesz, co tu się dzieje teraz, jakby zrobić nic nie było? Przed tygodniem? Co, likwidowaliście? Tak, dlatego, że... Ale... Co? Była taka potrzeba, no, żeby wydawać chorobę.
trzy. Gdzie masz pustę? Została jedna pusta, z tego co wiem tam. Co? Tu zostały trzy z tym. Czuję się jak kamerzysta, Małgosiu. Tylko aby się wszystko dobrze nakręciło. No jak się nie nakręci, to będziesz wracała pieszo do Tarnowa. Albo będziemy jeszcze jeden ul otwierać. Tak, ale mój jest tylko jeden. No tak. To powiemy, że twój kręciliśmy, a nie wyszło, a teraz kręcimy Adama. Ale wyszło, tak? Ale lepiej. Dobrze. To w takim razie to jest. Ale mi się będzie ciężko wstrzymać. Dym? Ale mi się będzie ciężko wstrzymać do tego. Proszę bardzo. Ale mi będzie ciężko czepać. Czepać, no dobra. Wiecie, co zapomnę. Zobaczymy, ile jest na stawce. Tak. Fajnie. Będziesz mogła się miała co oglądać za damy. No mam nadzieję, że się dobrze nagra. Bo jest to, po lewej stronie taka czerwona flamka, to jest to nagrywanie. Miga całka? No i właśnie nie miga. No to nie wiem. Bardzo być może, że się nie nagrywa. Jezu, to bardzo by było mi przykro. No zobaczymy, teraz nie będzie nic. Ale to by był piękny film, jakby się udało nagrać. No ja ale się tak staram. A ten, a tam są cyferki, przesuwają się te minuty? No zobacz. Pokaż. Nagrywa się, tak. Tak. Ja się cieszę. Ale taki ma ul. Piękny. To ja, zasługa Adama. Adam mi ten ul podarował. O Jezu. To się chce tu przyjeżdżać. Proszę, jakie ładne zasklepione. Śliczne, po prostu to jest uczta dla oczu, jak to się widzi. A wiesz, jak mnie to cieszy? To są moje pszczoły i tak no, ładnie naniosły. Takie masz pracowite pszczółki. Ale wiesz, ja jestem pod wrażeniem, że przy takiej pogodzie one są takie no kochane. Nie. One powinny nas zrzeć grzywcem. Tak. Ja one powinny atakować tak, że kapelusze by się tylko trzęsły. A one są takie kochane. Proszę. Małgosiu. To jest aż radość dla oczu. Nie są nie pójdziemy. Będziemy się chlać? Będziemy delektować się widokiem pszczół. No, pewnie. Ale po tylu latach kontakt z pszczołami mam. Słuchaj, jak ktoś raz zakosztował, to to nie przychodzi. Wiesz? No. To jest trzeba zapalić jaką część. Wiem. Jeszcze zrobimy widok ogólnej, widok ogólny. Trzy losy. Piękny las, o tu. No wiesz, pani nie pogody. Nie wiem, że z dnia jest. To nie wiem, to może po prostu te dwie zostawimy. Bo zobacz, jeszcze, one są jeszcze całkiem zaszczepione. Tak. Ale może rzeczywiście im zostawić w razie niepogody. No nie wiem, chyba żeby jakąś. No bo te dwie są jeszcze obie. A tutaj mają. Mają, tak. No. One przyniosą. 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 Ale przez te nadstawki to te pszczoły mają komfort pracy, prawda? I życia w ulu. Tak, i my mamy komfort wybierania. Dokładnie. Dlatego, że nie ruszamy gniazda, tak, praktycznie w ogóle. Tak, wiele rzeczy się zmieniło. Gniazdo jest oddzielone kratą. Tak. I po prostu nie ma szansy, żeby przeskawać ma. Wiele rzeczy się zmieniło. Na dobre. Ale zawsze jest to praca piękna, przyjemna, ale ciężka fizycznie. No dlatego ja już w tej chwili sama nie dałabym rady, no bo mi dźwigać nie wolno, to w jaki sposób. No i to im zostawimy, nie?
proszę przykryć. Dostęp do powietrza mają. Ale jak zasklepiają tym kitem. A i tak właśnie wygląda w całości Małgosi. Dziękujemy. No, będzie to oglądać. Także wciskamy.